szabla mojego ojca. Dokument z 2011 roku oraz fragmenty filmu Katyń zostaną zaprezentowane na środowym pokazie filmowym poświęconym pamięci Andrzeja Wajdy, chyba najbardziej znanego suwalczanina. Pokaz zaplanowano z okazji 92. rocznicy urodzin artysty. Gościem specjalnym będzie wdowa po reżyserze Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Andrzej Wajda w 2000 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela naszego miasta. Wówczas władze miasta wręczyły mu replikę szabli, jaką miał jego ojciec Jakub. Ta właściwa broń, jak podczas ceremonii w suwalskim klubie garnizonowym mówił Wajda, została zakopana gdzieś w Radomiu i ślad po niej zaginął. Ponad dekadę później, podczas wizyty reżysera w Radomiu, jedna z sąsiadek rodziny Wajdów wręczyła reżyserowi szablę. Tę właściwą, którą jej ojciec odnalazł i przechował. Broń przez wiele lat zdobiła ścianę w jej domu. Pokaz filmów zaplanowano na środę na godzinę 18. Odbędzie się on w sali kameralnej SOK. Na czwartek zaplanowano uroczystość nadania jednej z suwalskich ulic imienia Andrzeja Wajdy. Ta ulica to ulica prowadząca na suwalskie bulwary. Ulica wybudowana 2 lata temu, ale jeszcze do tej pory nie miała ona swojej nazwy. W przyszłości będzie to bardzo eksponowane miejsce w naszym miejscu, prowadzące właśnie na suwalskie bulwary, do łaźni miejskiej, która obecnie przechodzi modernizację, więc będzie to takie miejsce kulturalno-rekreacyjne, rozrywkowe w Suwałkach. O godzinie 17.30 kolejne wydarzenie. Spotkanie z autorami książki Andrzej i Krystyna, późne obowiązki. Autorami tej książki są panowie Witold Bereś i Krzysztof Burnetko. I te spotkanie odbędzie się w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. W planach na przyszłość jest także ustawienie w naszym mieście ławeczki Andrzeja Wajdy. Miejsca jej posadowienia jeszcze nie ustalono.